Premiera naszej telewizji będzie miała miejsce 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, i ta data jest jak najbardziej symboliczna, bowiem wydaje mi się, że nasza telewizja wprowadzi świeży powiew w świat polskich mediów. Nie skupimy się tylko i wyłącznie na Polsce, bowiem racjonaliści tworzą społeczność obecną na całym świecie. Dzięki naszej działalności mamy kontakty z racjonalistami ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Australii, ale również z krajów takich jak Indie, Indonezja, Maroko. To wszystko są ludzie, którzy swoim życiem świadczą o swoich bardzo pięknych ideałach, których głównym mianownikiem jest to, że wierzą w humanizm. Nasza telewizja będzie telewizją, która pomoże każdemu jej słuchaczowi, tudzież uczestnikowi, rozwinąć się jako człowiek. Jest tu nas czwórka, jak Państwo widzicie, ale już wiemy, że grono współpracowników i osób współtworzących naszą telewizję będzie o wiele szersze i większe. Będziemy oczywiście nie tylko w swoim gronie czy gronie przyjaciół tą telewizję tworzyć, ale również będziemy konfrontować różne poglądy, będziemy zapraszać ludzi, którzy się z nami nie zgadzają, no bo to jest istotą telewizji, żeby nie tylko sobie przytakiwać, ale żeby również móc w sposób racjonalny, sensowny, nieinwazyjny rozmawiać z różnego punktu widzenia o problemach. Będziemy pokazywać, jak jest gdzie indziej, jak osobom o światopoglądzie racjonalistycznym, humanistycznym, ateistycznym, agnostycznym czasami niełatwo odnaleźć się w rzeczywistościach krajów, gdzie religia niestety jest dominująca. Będziemy otwarci dla polityków, ale jednak na zupełnie innej zasadzie niż inna telewizja. Nie będziemy otwarci na polityków, którzy po prostu grają w jakiejś drużynie przeciwko jakiejś innej drużynie, ale będziemy otwarci tylko i wyłącznie na tych polityków i na te idee, inicjatywy polityczne, które służą po prostu rozwojowi racjonalizmu, rozwojowi humanizmu w naszym społeczeństwie, na świecie. No właśnie, ale chwileczkę, bo wszyscy tu mówimy dużo o racjonalizmie, odmieniamy to słowo przez przypadki, a co to takiego ten racjonalizm? Ludzie nie bardzo mogą kojarzyć, co to takiego jest racjonalizm. No każdy używa tego słowa, mniej więcej każdy wie, co to znaczy. Ale czasami myli się to pojęcie z racjonalizatorstwem. No, jest to coś na rzeczy, bym powiedział, dlatego że racjonalizm to pewna postawa. Postawa życiowa, którą wielu z nas przyjmuje, ale nie zawsze. No, nawiązując do Grześka, nasz racjonalizm opiera się na ideach epoki oświecenia, która zdaniem niektórych naszych współpracowników, których niedługo zobaczycie, trwa do dzisiaj, tak? Że ciągle jeszcze jesteśmy w epoce oświecenia i na całe szczęście. Czyli można powiedzieć, że nasza telewizja będzie po części modernistyczna, czyli będzie telewizją optymistów, którzy wierzą w nowoczesność, w to, że ciągle się rozwijamy, i wydaje mi się, że są po temu liczne podstawy, że tak jest. Oczywiście ten oświeceniowy racjonalizm, który reprezentowali tacy ludzie jak Wolter czy wielki ateista Olbach, no był taki, jak ludzie mogli myśleć w XVIII wieku, często się mylili, często mieli inne zdanie niż my mamy dzisiaj, nie znali teorii ewolucji, nie znali Einsteina, nie znali wielu innych odkryć naukowych, które bardzo mocno zmieniły nasz światopogląd i go rozwinęły. Także jesteśmy kontynuatorami tego myślenia i wydaje nam się, że to myślenie jest dosyć słabo obecne w mediach, tak? Że obecnie jest taka moda na marudzenie albo na mieszanie wszystkiego ze wszystkim, na swojego rodzaju postmodernizm, tak? Że wszystko jest tylko kwestią narracji, opowiadania o czymś. Natomiast umyka nam to, o czym chcielibyśmy naprawdę powiedzieć, na co chcielibyśmy naprawdę spojrzeć, czego chcielibyśmy naprawdę dotknąć. I tym będzie się zajmować nasza telewizja.